W leczeniu chorób zwyrodnieniowych bardzo ważnym elementem jest termoterapia. W naszej klinice stosujemy borowinę, która działa przeciwbólowo poprzez ciepło, które jest stosowane w tym zabiegu oraz ma działanie przeciwzapalne, jakby odżywiające struktury, na które działa się tym zabiegiem. Bardzo ważnym w tych zabiegach jest działanie regenerujące na nerwy. Jeżeli mamy ucisk nerwu, na przykład w przebiegu zapalenia korzeni czy radikulopatii w przebiegu dyskopatii, czy jakiegoś uszkodzenia nerwu obwodowego, wtedy borowina ma to działanie regenerujące i odżywiające nerwy. I to wykorzystujemy właśnie w leczeniu tych jednostek chorobowych. Bardzo ważne jest też leczenie zimnem z drugiej strony. Zimno w postaci czy krioterapii ogólnoustrojowej, czy krioterapii miejscowej pozwala przygotować staw do gimnastyki oraz wpływa na zwiększenie wydzielania i krążenia mazi stawowej. Bardzo dobrze to widać na przykład w chorobach zwyrodnieniowych stawów kolanowych, gdzie aplikacja miejscowego zimna i potem ćwiczenia na rowerze powodują, że dolegliwości ustępują, że nawet obrzęki, wysięki w stawach, które są, ustępują, bo maź stawowa zaczyna lepiej krążyć, a jak wiadomo, chrząstka nie jest unaczyniona, tylko sama maź stawowa ją odżywia. I naszym zadaniem jest właśnie jakby pobudzenie tego krążenia i w ten sposób regenerację i zdrowienie tej chrząstki.